Siemanko, z tej strony Sprytny, witam w kolejnym odcinku, tym razem z Futa, czyli FIFA 14 Ultimate Team. Zapraszam do obejrzenia trzech spotkań, które rozegrałem swoimi drużynami. Jak sami możecie zauważyć, obie z nich to drużyny Bundesligi. Niestety nie mam dwóch równych, silnych drużyn. A co się z tym wiąże? No część spotkań gra mi się łatwiej, część jest nieco trudniej, ale daję radę póki co. Jestem w trzeciej lidze, spadłem z pierwszej. Tak, byłem w niej. Powiem wam, że poziom tam jest naprawdę ciężki. No i czekam na pierwszego przeciwnika. Zobaczymy, jaki ma skład. Większość przeciwników, z tego co widzę, jest z overallem powyżej 83-4 nawet. No i mamy skład z Bundesligi. Na prawej pomocy Aubameyang, będzie ciężko. No i Schürrle, widać, że przeciwnik będzie grał na główki. No i to też robił przez cały mecz, ale jako pierwsi my zdobywamy bramkę, dokładniej Robert Lewandowski po świetnym strzale na ślizgu, ale strzał to strzał, a gol to gol. No a tutaj mamy już bramkę na 1-1, Diouf, który bardzo dobrze strzela głową, zresztą przeciwnik cały czas na główki grał, nie ma się co dziwić, że w końcu któraś z nich wpadła. No a tutaj moja niewykorzystana sytuacja Aubameyangiem, zaś kolejno znów przeciwnik atakuje. Próbował lobować, bramkarz piękną paradę zrobił, tak, musiał się rzucić. No a tutaj powtórka mojego gola, gola z 8 minuty, sytuacja z 44, czyli gol to imię mi się zawsze myli. Diufan, który remisuje nasze spotkanie. No i jak widzicie, przeciwnik i ja również próbowałem mu się odegrać głowami, ale zdobywam gola ponownie po strzale. Tym razem ponownie na listę strzelców wpisuje się Robert Lewandowski. No oto jak zdobyłem tę bramkę. No i tak zakończyło się to spotkanie. 2-1 dla mnie, dwie bramki Roberta Lewandowskiego. Powiem wam, że po tak długiej przerwie to jestem zadowolony ze swojego wyniku. No i mamy pierwsze 3 punkty w sezonie kolejnym, a w lidze trzeciej. Ogólnie powiem wam, że nie grałem dawno w futa, częściej grywam teraz w karierę. Fut mi się, no, że tak powiem, przejadł z tego względu również, że zawiera on masę błędów. A jeżeli takowe zdarzają mi się w meczu, no to po jednym, dwóch już mam po prostu dosyć i wyłączam grę albo po prostu włączam sobie karierę i gram w nieco innym trybie, na większym luzie, no bo powiedzmy sobie szczerze, w fucie każdy się stara, żeby wygrać na mimo wszystko każde spotkanie. A już teraz czas na kolejne spotkanie, będzie to spotkanie z przeciwnikiem, który w swoim szeregu posiada skład Serie A. Nigdy nie lubiłem grać przeciwko składom Serie A, w ogóle nie lubię włoskich klubów, włoskiej ligi. Dlaczego? No, po Mistrzostwach Świata w 98 roku, gdzie byłem, od kiedy byłem wielkim fanem reprezentacji Francji, ta, no, niejedne mecze z Włochami przegrała i przez to ich nie lubię. No i również przez ich styl gry, styl ligi włoskiej, który, no, według mnie jest bardzo nudny. I no robią tam wszystko, żeby po prostu mecz przedłużać. No ale to przeciwnik właśnie zdobywa bramkę w 7 minucie, Barzagli 1-0. No większość swoich spotkań zaczynam tak, że pierwszy tracę bramkę, a potem muszę odrabiać straty. W większości meczów mi się to udaje, no ale nie zawsze. Gol oczywiście po kuriozalnej sytuacji. Nie wiem dlaczego mój obrońca po prostu stwierdził, że nie chce mu się głową tego wybijać, a po co? No ale wyrównujemy Aubameyang, który strzela bramkę na 1-1 i grozi palcem przeciwnikowi. A tutaj kolejna moja sytuacja, Robert Lewandowski, bramkarz broni, niestety cały czas 1-1, ale z tego rzutu rożnego padła bramka Neven Subotic na 2-1 dla naszej drużyny. No i tak kończy się to spotkanie po 45 minutach, po przerwie kolejne sytuacje czy kolejne bramki? Zobaczymy. No i tutaj moja niewykorzystana sytuacja, strzał główką Aubameyanga w poprzeczkę, a Robert Lewandowski wpisuje się ponownie na listę strzelców. Piękny gol i mamy 3-1.
Walka ciałem wygrana, no po błędzie, którego nie widać niestety na tym nagraniu. Obrońcy zaczął się bawić, no i myślał, że ja tego nie wykorzystam. No i już tutaj kolejna sytuacja Roberta Lewandowskiego niewykorzystana, ale za to wykorzystujemy inną. Aubameyang po raz kolejny wpisuje się na listę strzelców po strzale z główki, które są prawie jak rzut karny w tej FIFA. No i kończy się spotkanie 1-4, 2 gole Aubameyanga, 1 Lewandowskiego i 1 Subotica. Wygrywamy dosyć sporo monet, dostajemy, no i będziemy pewnie je na paczki wykorzystywać, bowiem chciałbym uzbierać na Royce'a, ale ten kosztuje prawie 100 tysięcy. No jak ja mam na swoim koncie 10, no to muszę kupić paczkę. No i kolejny skład, znów jest to skład z Serie A, z Ibarbo, którego w tej FIFA naprawdę nie trawię. Strzela ten człowiek, ten piłkarz, ten zawodnik niemal wszystko, jak nie z głowy, to z nogi. No i jak poszło nam w tym spotkaniu, powiem wam, że bardzo, bardzo źle, z tego względu, że graliśmy tym słabszym składem. No i tam słabszy jest zarówno bramkarz, jak i w ogóle wszyscy zawodnicy, chociaż moim zdaniem Adler powinien być słabszy od Weindelfellera. W tej grze jest inaczej, nie wiem dlaczego i ej, why? No a tutaj oczywiście gol pierwszy po błędzie czy gry, czy moim, czy obrońców, tego nie mnie oceniać. Niewykorzystana sytuacja Johna, niestety finezyjny strzał nie zadziałał tym razem, ale my jeszcze się nie poddajemy, wyrównujemy. 1-1 Diouf, który strzela bramkę w jaki sposób, zobaczcie sami. Niestety, tak jak mówiłem, ten mecz będzie bardzo tragiczny w moim wykonaniu. Bramka na 2-1, zobaczcie sami, jaka bramka, no przeciwnik naprawdę... takich trików się nie stosuje, nie w takich momentach jak teraz. No i cóż, przeciwnik po raz kolejny nas uspokaja, że to on rządzi na boisku. Bramka na 3-1 z główki oczywiście, z rzutu różnego. Po oczywiście kolejnym kuriozalnym błędzie. Nie chce nam się wybijać piłki głową, bo po co? No ale ja pokazałem przeciwnikowi, że też potrafię zdobywać bramki w ten sam sposób co on. Czyli wykorzystując bóg w grze. No ale to nie koniec, bowiem mamy kolejną sytuację dla przeciwnika i jeszcze jedną. Niestety, jak widać, przewaga jest ogromna, ale z tego względu, że przeciwnik no cały czas cisnął ten skład, a ja po prostu nie dawałem sobie rady. No ale tego już nie mogę przeboleć, nie wiem w ogóle na jakiej zasadzie tutaj był rzut karny. Oczywiście nie pokazałem wykonania tego rzutu karnego, bo... no byłem bardzo zdenerwowany i wyłączyłem nagrywanie w tym momencie, ale gol był z tego rzutu karnego, a tu kolejny, no po co mam grać, jak widzicie co się dzieje, przeciwnikowi spada piłka pod nogi. Ach, no a tu kolejna sytuacja, no przeciwnik musi wygrać ten mecz, ja już wiedziałem, że po prostu nie mam szans w tym meczu, no i kończy się to spotkanie 7-2 i właśnie po tym meczu miałem dosyć, wyłączyłem Ultimate Team i stwierdziłem, po co mam w to grać, po co się denerwować, lepiej włączę sobie normalny tryb. To by było wszystko w tym odcinku, jeżeli chcecie kolejne z Ultimate Team, no to piszcie o tym w komentarzach, jeżeli filmik wam się podobał, to oczywiście klikajcie łapkę w górę, ja dziękuję wam za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już jutro, na pewno z kariery, czyli historia mojej kariery, a być może już wkrótce pojawi się kolejny z trybu Ultimate Team.